Dzień dobry, moi mili. Jutro 1 czerwiec, czyli zgodnie z ustanowionym prawem w państwie bezprawia możemy łowić. Czy wy, którzy łapiecie sumy od 1 czerwca, wy nie łowicie tych sumów, jeno łapiecie. Sum to jest taka ryba, która trzesie, kiedy jest bardzo, bardzo ciepła woda. One mają tarło w trzeciej dekadzie czerwca. Najczęściej, ale to przesunięcia, mimo że zima, te zimy na przykład w zeszłym roku na Zośki były przymrozki, wiśnie zmazły, to nie ma już żadnego znaczenia. Tam będzie kwestia przesunięcia do tygodnia. To są moje obserwacje. Już prawie 50-letnie. I powiem wam, że bardzo często na przykład wypowiadają się na przykład sumkarze, którzy mówią, no już się w maju wytor sum. Ale kiedy oni wisieli na balkonie w kondonie lub jak wchodzili pod szafę na baczność, to ja już wtedy dużo wiedziałem, a ich jeszcze tu nie było. I ich nie powinno być. Bo to jest robactwo. I co najgorsze jest to, że to robactwo edukuje i zaraża ludzi nieświadomych, którzy stają się robactwem. Spotkałem ekipę sumiarzy. No i tak zagaiłem, ale czy on się... A tak, mówi jeden sumiarz, tak mierzyłem temperaturę wody. Już się wytor. Boże, bądź miłościw im grzesznym. Jeden ze słynnych sumkarzy ze mną kiedyś rozmawiał. To słuchajcie, w maju już się dla niego wycierają. A ja powiem wam, jakby tak pozwolili sekciarze żoliborscy na łowienie sumów od maja, to już by się w kwietniu wytarły. No od kwietnia w marcu by się wytarły. Zawsze miesiąc wcześniej. Czyli gdyby pozwolili w styczniu, to by się wycierały w grudniu. Tak. I to już nie miałoby znaczenia temperatura wody. Po prostu jest to podpasowane pod ich łapanie. Ale te łapanie to nie jest po to, tak jak prawdziwy wędkarz łowi, że dla frajdy, nie? Ale ci sumkarze, którzy układają kilka sumów, kilkanaście są tacy nawet. Wiecie, co znaczy ułożyć kilka sumów tak równolegle? Żeby ogony już nie podnosiły. Te sumy już muszą być na pograniczu śmierci. Nawet jeżeli część z nich zostanie wpuszczona do wody i odpłynie ledwo, to i tak one umrą. One umierają, bo zdychają ci, którzy te sumy, tak właśnie, oni są gorsi od kusoli, bo kusownik skusuje tego suma, część powiedzmy porani, ale tamte poranione sumy przeżyją. Mogą się nabawić chorób, ale przeżyją. I tego, którego wyjmie, sprzeda, ten sum będzie skonsumowany przez nich, bądź przez ludność cywilną. A ci, te wszystkie sumy, którzy niby puszczają, żaden praktycznie z nich nie przeżywa. Jest kilka aspektów, dlaczego te sumy nie przeżywają. Między innymi jednym z najważniejszych aspektów jest taki, że ten sum jest wyjęty po maratonie, po walce o życie, na śmierć i życie. Ludzie! Chcecie zarobić? Można układać pręty zbrojeniowe, wylewać żywice, kopać domy rowy. Dlaczego na morderstwie tych ostatnich ryb? Powiedzmy, że w moich okolicach i te sumy, które były pokazywane na filmach i na zdjęciach w okolicach Burakowy, wypływały te same. Praktycznie wszystkie te ryby trzymane na powrozach, one wszystkie umierają, rozumiecie to? Jutro już można, możemy łowić sumy, ale my wypuszczamy. Pamiętajcie, jesteście gorsi od tych kusoli, którzy szarpią. Ten, kto miał suma w ręku, wie, że on jest wypanierowany śluzem. Wie, że go weźmiesz i on tak jak rybę. On się prześlizguje tego, on się broni.
I tak, żeby równo tymi ogonami poukładać, to już są te sumy praktycznie martwe, dogorywające. To jest tak po banderowsku, słuchajcie. No ale odbiorca, o, jakie to są kozaki. Kozaki od kóz. Taki frajer. Powiedział mu, cała Europa tak łowi. Przede wszystkim nie cała Europa. A nawet gdyby cała Europa po same kule wbijała sobie Wacławy, to też by go przyjął. Takiego Wacława czarnego przyjąłby całego, grubego, takiego żelastego. Te mordowanie, takie mordowanie nie pojedynczej rybki, tylko mordowanie tych kilkunastu, kilkudziesięciu ryb przeniosło się na karpie, na liny. Zaczynają liny tak układać, słuchajcie, jak sumy. Sumkarze to linkarze zaczynają te sumy tak układać, słuchajcie. I też, o łę, ja jestem tak jak przy tych, słuchajcie, antylopach, czy przy słoniach, czy przy nosorożcach, oni tego. Przy sarence 20 kilo, on też taki kozak. Idź na tą sarenkę z gołymi rękoma. Idź na tego nosorożca z gołymi gałązkami. No idź, kozaczku. To wtedy powiem, jesteś myśliwy. Ta sarenka by cię, kurwa, kopnęła w ryj z nagiętej, by się żurem obsrał. On ma linkę milimetrową i kotwicę ST56, by wytrzymały by tonę i łun na zrywkę złowił we spinner. Pokaż, a może jednego złowisz coś w roku. Pojęcie o śrubokręcie, zerowe pojęcie. Ale niech se mają, niech tak se mają, tylko nie wolno innych uczyć. Czy uczyć? To nie jest nauka. To jest dywersja. Ale co mam poradzić, jak ja żyję w państwie, gdzie przejęło to państwo plemię faryzejsko-tryzubowe. Pomagaj ta! Taka znajoma tam gdzieś pod Warszawę czy na Wiochę jeździła i mówi do tego człowieka, mówi, panie tam, w cudzysłowie, Heniu, panie Heniu, nie ma pan jajeczek tam? A pan Heniu mówi, ja nie mam jajeczek, nawet dla siebie, wszystko osiedleńcy, przesiedleńcy wszystko mi zabierają. No, ale to panu coś tam pomagają? Nawet nie posprzątają po sobie. Nie ma jajeczek? Miało się serce, to trzeba mieć twarde dupę. Nie szkoda mi, z jednej strony szkoda mi tego człowieka, bo ma dobre serce, bo chciał pomóc. Wiecie, ile zginęło cywili w Iraku? Milion. Milion cywili, rozumiecie to? Milion. Ile zginęło teraz tutaj? Nie wiem, 3000, 4000? Co to jest do miliona? Ale roz... Wow, Jezu! Tamta była misja pokojowa. W misji pokojowej można zabić milion cywili, a w misji niepokojowej nie można zabić 4000 cywili. Wchodzi przesiedleniec we Wrocławiu do kibla na dworcu i wychodzi. A Polak musi płacić 3 zeta. W Polsce. $8.50, $8.50, $8.98 na Białorusi 2.30, benzyna 92,95. Daleko od granicy polskiej? Skąd ta różnica? Pastuchy plemienne rządzą w Polsce, a za naszą granicą rządzą, to powiedzmy, despoci. Ale pastuch do tego despoty to jest jak chuj do palca. Oczywiście wiadomo, kto jest chujem, wiadomo, kto jest palcem. No nie mówiłem wam, że włosy mi wychodzą o tych nerw, jak sobie pomyślę o tych Putinach żoliborskich, o tych sumkarzach, o tych wszystkich, słuchajcie, wycinowcach, co podnoszą te siatki, ło. I on złowił 250 rybów do zegarka.
i wymiażdżone są, i one puszczają, one zdychają. Słuchajcie, to jest kłusownictwo. Zniszczy te wszystkie ryby, zniszczy. To jest kłusownictwo. Dopóki nie zrozumieją tego ludzie, to będzie coraz gorzej. Jest już chujnia totalna. Nic kurwa nie ma. Ale będzie jeszcze gorzej. Jak będziecie mieli taki fryz jak ja, to nic was nie ruszy. Ale jak nie będziecie mieli takiego fryzu jak ja, to jak będziecie mieli 88 lat, jak mój znajomy, i będziecie od 50 lat sprzedawali miód, to przyjadą do was i ukażą was weterynaria smaria ten. Ale na żeraniu można wody gruntowe zatruć. Całkowicie smród może być od 12 lat codziennie w podkarpackich burdelach i nic wam nie zrobią. Ale jak będziecie od 50 lat sprzedawali miód i nie ma ta zezwolenia, to jesteś ta przestępcy. Bo nie jesteś ta od nich. I mielibyś ta jeszcze takie widły tutaj wydziargane. O, to Robertowi muszę powiedzieć od sumów, żeby mnie tutaj jakie widły wydziargał tutaj. Robert, sumiarzu, mam nadzieję, że od jutra nie startujesz z sumami. To byś mi tutaj, słuchaj, wydziargał takie widły. A tu na klacie, na mojej klacie, wydziargaj mi tutaj gwiazdę taką, wiesz. I wtedy powiem, ja jestem nad człowiekiem. Jestem Polakiem i kocham Polskę. A to, co robi sekta żoliborska, to powiem wam, że te pastuchy plemienne, które po II wojnie światowej objęły rządy tak zwane w Polsce, to tak nie postępowały. Ten los zgotowały pastuchy żoliborskie. Pasterz czy pastuszek to jest bardzo zacny zawód. Ale pastuch jest to przenośnia. To jest, słuchajcie, niebywałe, żeby pastuchy na jednym dealu zarabiały 30 milionów, po 100 milionów. Ludzie, którzy mają nieograniczoną wiedzę w pewnych zakresach i niewyobrażalne, słuchajcie, horyzonty do wynalazków, do jakiejś edukacji. Oni bardzo często, no nie głodują, nie przeżywają głodem, ale są biedakami. Pastuchy ogarnęły cały świat. Pastuchy i pedofile. I jeżeli wy się dalej będziecie poddawać narracji tym pastuchom, a te pastuchy już są wszędzie. Dzisiaj benzyna po 8,50. 8,50, tak. A w Białorusi tej złej po 2,30. Wiecie, jaki tam był bandytyzm? Ja wam powiem, jaki tam był bandytyzm. W czasach, w latach, jeszcze nie tak dawno. Mój znajomy jeździł tam. Zepsuł mu się samochód. Ciężarowy. Stanął. Niedługo. Minęło parę minut. A może parę naście, a może parę dziesiąt. Przyjechał, wyjął kopyto, przystawił mu i mówi, dawaj co masz. No to fajnie. Miał 150 dolarów, więc oddał 150 dolarów. Jego wspólnik. I też zaczął coś naprawiać, też podjechali. Także to było nagminne. Słuchajcie, w jak krótkim czasie pan, który obecnie też jest szefem Białorusi, ukrócił ten bandytyzm. Kraj czyściutki. Nie ma śmici. Benzyna po 2,30. Od 1939 roku cały czas jest tutaj bandyta. W tym kraju rządzi bandyta. I jeżeli ja bym miał wybierać, gdzie ma rządzić bandyta, gdzie jest 8,50 za benzynu, a 2,30, to ja wybieram tamtego bandyta. Przynajmniej zostanie mi na jakieś ciastko, nie? Gaz będzie kosztował i benzyn od haja, to dopiero zrozumiecie w niedalekiej przyszłości.
A na samym końcu powiem wam to, co opowiadały. Nie ma jajeczek. Ale będą, kurwa, jaja. Będzie benzynka zaraz po 9, po 10. Zdejmą VAT z żywności. I będzie chlebek po 15, 20. Emerytom dają 14, dadzą, czyli tak, dadzą im tą 14 jako 5 zł, a zapierdolą im 45, rozumiesz?